Żeby stworzyć zachód słońca na kamieniu, niewiele potrzeba. Kamień, który się Wam podoba, dwa pędzle, jeden gruby, jeden chudy, farby, polecam akrylowe, biały, żółty, czerwony, niebieski, czarny. Z żółtego i czerwonego stworzymy sobie pomarańczowy, a z czerwonego i niebieskiego fioletowy oraz dla wykończenia i ostatniego szlifu bardzo dobrze jest mieć bezbarwny lakier do paznokci. Moi drodzy, zachód słońca inspiruje poetów, malarzy, wszelkich artystów, dlatego że jest piękny i że zachwyca. I teraz właśnie my możemy sami stworzyć sobie swój własny, prywatny zachód słońca i uwiecznić go na kamieniu, do czego chciałabym dzisiaj Państwa przekonać. Chciałabym odczarować stwierdzenie, że plastyka jest dla dzieci, że to jest takie jakieś dziecinne. Moi drodzy, w ogóle tak nie jest. Każdy z nas może tworzyć, nie trzeba do tego mieć talentu, specjalistycznych materiałów. Wystarczą chęci i kiedy mamy fajny tutorial, albo jakąś inspirację, albo pomysł w głowie, to możemy własnoręcznie wykonać naprawdę wiele rzeczy. I myślę, że taka droga w kierunku plastyki mogłaby się rozpoczynać właśnie od sporządzenia samodzielnie takiego pięknego kamienia z zachodem słońca. Jest to fajny pomysł na prezent, na zabawę, relaks, odpoczynek, na zrobienie czegoś pięknego, może być z dzieckiem czy z znajomymi. Bardzo zachęcam do takiego spędzenia wolnego czasu. Mój kamyczek z zachodem słońca zostawiłam w parku przy kościele ewangelickim w Cieszynie.